Jest z nami trener pan Jerzy Baraniecki. Panie trenerze, jak pan podsumowałby dzisiejszy występ Husarii? To był ciężki występ, taki do sprawdzian. Własny ring troszeczkę nam chyba dał za dużo pewności w walce i nie było takiego luzu. Może każdy myślał, że jak swój ring, swoja podłoga, swoja publiczność, to będzie łatwiej, a to zupełnie jest inaczej. No, więcej profesjonalizmu, jeszcze troszeczkę pół roku treningów i będzie zupełnie inaczej wyglądał przebieg walk poszczególnych i całego meczu oczywiście. Największe zaskoczenie dzisiejszej gali? Z naszej strony czy? Naszej. Z naszej zaskoczenie, no może i minus zaskoczenie. Taktyka walki Michała Olasia. Mógł to rozegrać inaczej. Nie wiem, dlaczego tak to się stało. Był dobrze przygotowany. Wszystko było pod przeciwnika również przygotowane. Michał trochę się pogubił. Czekał na akcję przeciwnika i pozwalał mu boksować. Powinien wyprzedać prostymi ciosami w linii, rozbijać mu gardę. Byłby zupełnie inny obraz walki. W ogóle mam wrażenie, że Algierczycy okazali się znacznie silniejsi i twardsi niż się wszyscy spodziewaliśmy. Oni tacy są zawsze. Ci Algierczycy, którzy boksują w reprezentacji Francji, tak właśnie boksują. Algeria też tak boksuje, a szczególnie dobrze boksuje w trzecim i czwartym roku po olimpiadzie, która już była. Dużo odchodzi po olimpiadzie na zawodostwo. Odchodzą też do Francji na zawodowy boks. I ci, którzy teraz tu boksowali, będą na pewno brylowali na rynkach europejskich za rok. Jak pan widzi nasze szanse na wyjście z grupy w tych rozgrywkach? Czekamy jeszcze z kilka meczów, jeszcze nie było tej połowy zasadniczej rundy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiem, jakie były założenia przed naszym wejściem do pierwszy raz do ringu. Troszeczkę nas podkręcił mecz z Rosją. Rosja była po mistrzostwach swoich, może troszeczkę wyluzowana we formie. Pozwoliliśmy sobie wtedy dużo, widzieliśmy, że jest możliwość. No, trzeba dalej trenować, boksować, dużo kontaktów i będzie dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.